Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj sobie, słuchajcie, zrobię jeszcze jeden materiał w Game Passie. Już na jednym z materiałów wspominałem, co myślę na temat Game Passa za 4 zł. Nie mam z tym problemu. Rozumiem, że tak się wydarzyło i bardzo dobrze, bo usługa zyskuje z roku na rok na sile. I moim zdaniem jest warta płacenia za nią nawet full price'a, bez zabawy w jakieś tam kody. 55 zł za tyle gier co teraz jeszcze MLB The 23. Można sobie ograć. Ostatnio naprawdę sporo tego. Nino Kuni, Cywilizacja, Jilty Jiry, wkrótce Ghost Ride Redfall, Minecraft Legends. No, zaraz tyle gier i cały czas, cały czas naprawdę fajne tytuły dodają. Ale okej, okay. nie o tym co dodają. Eee, tylko tak z siobą porozmawiamy. My Game Pass. Dlaczego ludzie część. Dlaczego, dlaczego są takie obawy związane z Game Passem, że się źle odbije, że będzie zły dla gamingu, że zabije gry? Że. No nie wiem, są, słuchajcie, same czarne scenariusze na temat tej usługi. Ja zawsze też jak tam z kimś rozmawiałem na ten temat, to u mnie zawsze było takie zachowanie, słuchaj. Na razie mi się podoba, jest fajnie. Dopóki nie zabiorą podałek, niech sobie to będzie jako dodatek. Eee, zawsze też mówię, mówiłem: No, nie, wie, nie wiemy, tak naprawdę możemy oczywiście. Ktoś może snuć teorię, ktoś może y, wiecie, wróżyć z fusów, albo nie wiem, nawet mówić, że to zniszczy gry, ale tak samo ktoś może powiedzieć: Być może, może zniszczy, może nie, może pomoże, może nie pomoże. Ja zawsze mówię: Czas pokaże, tak? To jest, ja wiem, że to jest bardzo bezpieczne bo to jest takie nie do końca opowiadanie się za, za jedną stroną, aczkolwiek ja to mówię, czas pokaże, ale osobiście wierzę, że nie będzie miało to aż tak dużego wpływu na granie, żeby te gry zniszczyć i żeby nagle się okazało, że wszystko jest w Game Passie, Game Pass rządzi i Game Pass nam dyktuje w co mamy grać, jak mamy grać i za ile mamy grać. Mówię, nie, 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 nie. nie. Ja raczej bym się tego słuchajcie nie obawiał, no i chciałbym z wami właśnie troszkę o tym porozmawiać. Oczywiście, że rozumiem obawy. Wszystko co nowe, tak jest w naszym życiu. Jeżeli mamy kontakt z czymś nowym i nie wiemy jak, jak, jak to ugryźć, jak to będzie, zawsze są obawy. Zawsze są też, pamiętajcie, że zawsze są przeciwnicy i zwolennicy danych rzeczy, tak? Ja jestem oczywiście zwolennikiem Game Passa, tego nigdy nie ukrywałem. Ja nie widzę tu zła, które miałoby e, zniszczyć nam gaming, bo złem moim zdaniem jest bardziej to, że są firmy, są tak ci, ci zwani udziałowcy, ci, którzy dają kasę na te wszystkie gry, i, to, i ci, którzy stoją nad deweloperem i mówią: wydaj teraz, wydaj, zrób teraz. Ta gra ma być na, na teraz wydana, bo tak ma być, bo to już musi się zacząć zwracać, bo my chcemy, tak? No i słuchajcie, i wychodzą różne babole, takie jak wydaje Electronic Arts, jak Battlefield. Nawet yy, spotkało to, słuchajcie, CD Projekt, gdzie każdy myślał, że powiedział nie to raczej, no, gdzie oni by sobie tam takie coś pozwolili? No to sobie pozwolili, bo udziałowcy przyszli i powiedzieli, dobra, wydajcie to, bo to już koniec, no, ma być zwrot. I wychodzi taki Cyberpunk, i później go trzeba dwa lata naprawiać, tak? I to naprawdę nie, nie jest wina, nie wiem, że się pojawił, pojawia się Game Pass, tak? Oczywiście, że do Game Passa trafiają różne gry: lepsze, gorsze. Każdy tam próbuje znaleźć swoją, 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 swoje miejsce, swoją drogą. Microsoft też ma część takich wypowiedzi, że Game Pass pomaga, że deweloperzy mu dziękują, że im się zwraca za grę. Zwłaszcza ci indie deweloperzy mówią, że to jest dla nich. Złota sprawa, też, też nowe gry, które się pojawiają na Xboxie. Tak jak Team Ninja chwaliło sobie za Ulonga, że nie wie jak to będzie, nie wie jakby to było wydawać grę na Xboxa, bo gracze Xboxowi nie są przyzwyczajeni do ich produkcji, ostatnich produkcji jak Nioh nie mieli, więc to będzie dla nich fajna sprawa, żeby zobaczyć jak, jak będzie w ogóle odbiór tego Niocha. Nawet no to może nie robią tego słuchajcie, charytatywnie, tylko Microsoft im za to jakąś. Nie mamy pieniędzy jak tam z pewnych dokumentów wyciekło, daje, żeby te gry się pojawiły, tak? E, więc y, no, to nie jest tak do końca, że ten Game Pass, nie wiem, ludziom też dość też, też często się czyta, że będą robione gry po, pod Game Passa. Powiedzcie mi tak szczerze, logicznie. Jeżeli zaczną robić te gry pod Game Passa faktycznie i te gry będą średnie, no to Będziecie taką, nie wiem, będziecie chcieli korzystać z takiej usługi, będziecie chcieli wykupywać abonament, żeby grać, nie wiem, w średniaki albo w te właśnie gry pod Game Passa, no przecież to się, słuchajcie, kupy nie trzyma. To po co oni tyle lat w to pompują pieniądze, starają się to wypromować, żeby Ci później, nie wiem, ochłapy dawać? No przecież jak tak zrobią, ja nie mówię, że tak nie zrobią, to szybko ich życie zweryfikuje, też Microsoft musi pamiętać, Musi słuchajcie, uważać, że to jest Microsoft i je im na rączki to się patrzy dwa, a nawet trzy razy. Więc myślę, że na tyle błędów, ile oni już popełnili, no kolejne takie coś robić, no to jest dla mnie głupota, bo to jest zmarnowane miliony dolarów pompowane w tą usługę. No jaki to ma cel? Jaki to ma w ogóle? Znaczy wiecie, ja wiem, ja wiem, jacy ludzie mają takie zdanie w internecie i jacy ludzie tak twierdzą, to są ci, którzy e, Nieważne ważne zresztą, czytacie internet, to wiecie, kto najwięcej krzyczy o tym, że Game Pass, gry pod Game Passa i, i cała reszta. tak? No, z tego, co ja tu widzę, to jest dużo świetnych gier i wcale nie są grami pod Game Passa. A to, że są też gorsze gry, no to jest logiczne. Tak samo te gry wychodzą normalnie za kasę i też nie są, nie są dobre, są gorsze, są lepsze. Też Game Pass naprawdę wielu grom pomógł. Ale nie każdej, bo oczywiście, że to nie jest tak, że każda gra zyskuje, niektóre na tym tracą. Tak jak gry wydawane na płycie, część zyskuje, część na tym traci. tak? Na przykład ostatnio taki Kalisto Protocol, no, z którego wpompowali masę pieniędzy, no i niestety nie sprzedał się na tyle, ile oczekowali, nie zarobił na siebie, no ale to też jest moim zdaniem wina gości, którzy A. Po co brać aktorów, po co ich opłacać i po co wydawać za szybką grę? Jaki wpływ na to miał Game Pass? Żaden. Po prostu tak teraz jest. Kolejną sprawą jest słuchajcie, optymalizacja gier. Teraz dobrze, porządną grę każdy by chciał zrobić właśnie na jedną, na dwie platformy. Też ostatnio goście od Redfalla. Tutaj sobie pozwolę cofnąć na niego goście od retwala, bo też była opcja, mówiono o tym, że wersja na PS5 jest stworzona. I deweloper się wypowiedział, że cieszy się, że może się skupić na mniejszej ilości platform, bo to spowoduje, że ta gra będzie lepsza. Też o tym Maciek nie wspominał. I niestety dobrze wykonana gra, żeby była dobrze zoptymalizowana. Deweloper musi mieć na nią czas. A tego czasu naprawdę potrzeba wiele. Zobaczcie, ile się teraz takie duże gry robi. No to 4-5 lat to jest najmarniej. Więc tutaj jest problem, że tego czasu nie wszyscy mają tyle, ile by chcieli. Część tych gier wychodzi jaka wychodzi. Bardzo mi się to podoba w Nintendo. Właśnie, że oni zawsze dają tego czasu tyle i lepsze, a na gry. Bardzo mi się to podoba ostatnio w Microsoftie, bo też widać, że tym deweloperom, czy to Starfieldowi, czy Forzie może i rzucili kilka dat premier niepotrzebnie, ale komu się nie zdarza jakieś daty premiery za szybko wypuścić. Grunt, że potrafią wyjść i powiedzieć nie. Nie chcemy drugiego cyberpunka. Chcemy, żeby gra na premierę dała Wam jak najwięcej frajdy i była pozbawiona jak największej ilości błędów, aczkolwiek nigdy nie będzie idealna. Więc yy, słuchajcie, no jest kilka naprawdę dużo z tego czynników, dlaczego ten nasz gaming wygląda jak wygląda, dlaczego gry raz wychodzą dobre, raz słabe. I łatwo jest, nie wiem, czegoś nie lubić i obwiniać... Yy, całe złogrania Game Passa za to trzeba obwiniać. To wszystko jest, yy, wszystko jest przez Game Passa. Jakoś, słuchajcie, nie było tego Game Passa, a to, o czym opowiadam, miało miejsce miał na gminie. Na przykład teraz jest, słuchajcie rezydent Evil 4, który na PlayStation 4 jest no, po prostu niegrywalny. No, już na starą generację konsol słyszałem, że gra jest tragiczna, ma tragiczną grafikę, tekstury to normalnie, piksele widać, klatka jest nietrzymany i postacie jakoś w ogóle, no, wersja jest po prostu, och, och ech, ble, po prostu jest ble. Ale to takie, dlatego tak jest, jak zobaczcie, jak musieli zrobić tak. Na czwórkę, na piątkę, na 4 Pro, na łana X, na łana zwykłego, na serię S, na serię Xa. Wiecie, jak się robi tyle wersji naraz, to któreś wersję siełą rzeczy musi dostać po dupie, tak? Też już właśnie przydałoby się, żeby oni się od, od tych wersji słuchajcie, poodłączali w pieruna i naprawdę niech już się skupią na tej obecnej generacji konsol i naprawdę wtedy dopiero zobaczymy, na co te konsole stać. Tak samo ostatnio wspominałem, silnik Unreal 5, na którym jest już tworzona masa gier. A pierwszy już w tym roku. Lords of the Fallen. Fallen? Fallen? Lords of, fo Lords of the Fallen. Fallen. E, dwójka. Być może Hellblade dwójka I co jeszcze? Czas pokaże, co jeszcze, słuchajcie, e, na tym silniku zobaczymy. Także, no, rozumiem, tak rozumiem obawy co niektórych, że Game Pass. No, bo to naprawdę nie wiem, co to się, jak to się skończy. To jest nowa rzecz dla gamingu. Jest masa serwisów streamingowych yy, z filmami. No, i różnie sobie radzą, tak? Raz lepiej, raz gorzej. Ja osobiście uważam, że te firmy też powinny się skrzyknąć, połączyć w kupę i dać nam jedną taką Ultimate usługę serwisową. Coś, co zauważcie, próbuje zrobić Microsoft. Mają Electronic of Arts. W swojej usłudze, co so, jest dużo plotek. Myślę, że w czerwcu w końcu to się potwierdzi. Będzie Ubisoft i oni będą do siebie tam chcieli jak najwięcej w ramach tej usługi nam dać. Sony zresztą też na tą, na tą usługę odpowiedziało, więc chyba. No, coś jest na rzeczy. Dopóki są słuchajcie pudełka, a na pewno pudełka jeszcze będą długo, bo się sprzedają. Nie tak jak cyfra. Poza tym, właśnie kolejną rzeczą. O której warto wspomnieć, no to cyfra, słuchajcie, dyktuje i, i zabiera ludziom pudełka. Nie Game Pass. Game Pass to jest kropla w morzu w tym wszystkim. Pamiętajmy, że najwięcej gier się sprzedaje na Soniaku, na czwórce i na Piątce, i to z tego są wyciągane dane. Też przyszedł COVID, który też ludzi nie chodźcie do sklepu, kupujcie sobie online, bo tak może nie tyle, co wygodniej, i wygodniej to na pewno wygodniej ale też jakby nie musisz nigdzie do sklepu, nie, na, nie zarazisz się to, tamto, siamto. I słuchajcie, jak człowiek czyta, jak się sprzedają gry na Playaka, jak na Xboxa, no to jest naprawdę, różnice są kolosalne. I zdecydowana większość to jest cyfrowo. A ludzie mówią, że to Game Pass, no to przez Game Passa pudełka znikną, bo Microsoft obrał taką, bo Microsoft tak ludziom narzuca. W jaki sposób ludziom narzuca? Microsoft to wam daje ludzie wybór, a nie, niczego wam nie narzuca. Niczego wam nie narzuca. Wiem, że można się czepić do tego, i tu i ja się przyczepię, że gry, które wydaje Microsoft na płycie, to mają być na płycie, a nie jest pusta płyta, wkładasz się, nic tam nie ma. To potępiam i mam nadzieję, że to zmienią, bo to podejście jest słabe. Bo ja też chcę kopywać, słuchajcie, płytkę i chcę mieć faktyczną grę na płycie, wrzucić ją, i grać. Ostatnią taką grą, którą kupiłem, bym Dead Space. I bardzo mi się podobało to w Dead Space, że cała gra była na płycie, ściągnęła się tylko aktualizacja, tam 2 czy 3 giga. No i tak to ma być. Gra się instaluje z płytki, a pobieramy Day One Patch'a, który jest już do nas tak przyklejony jak... No, przyklejony jest i koniec. Musi być, bez tego nie ma grania. Kiedyś bez tego żyliśmy, teraz już deweloper wie, że też może sobie pozwolić na, ta, na taką rzecz. Także słuchajcie, jest naprawdę dużo czynników, dlaczego mogą może zniknąć, mogą zniknąć pudełka. Takie usługi na pewno też jakieś swój, swoje piętno odciskają na tym, ale największe piętno to odciskają cyfrówki i dzielenie się kątami. I na Xie, i na Play'aku dalej ludzie mogą się dzielić kątami. Kupują sobie jedną gierkę na pół i wywalone. Nie odsprzedadzą? Trudno, ale gra jest, tak? Co chcieć więcej, słuchajcie, no to tyle. Wiem, że są obawy. Przedstawiłem Wam swoje argumenty, swoje przemyślenia. Ja się nie obawiam, bo naprawdę jest dużo składni. Też Microsoft, wiedząc co robi, moim zdaniem nie, nie uświadczymy jakichś spadku jakości gier, które będą się pojawiały w Game Passie. Też pamiętajmy, że na Game Passa, jeszcze tak na koniec wrzucę, no to nie jest tak, że my tych gier tam wszystkie gry wychodzą, słuchajcie. Tak jak kiedyś liczyłem, wyliczyłem tam sobie dobrze, nawet zejdę. Niech będzie, że miesięcznie na wszystkie platformy, na wszystkie platformy pojawia się około 25 30, 20 25 tytułów. Z czego do takiego Game Passa trafia powiedzmy 3-4 gry, plus to, to co Microsoft wydaje. To naprawdę procentowo jest niewiele. Niewiele i tak większość gier będziecie musieli kupić albo cyfrowo, albo podałkowo. Wszystkie gry Microsoftu tam trafią, ale niestety, część gier, dużych gier, część, zdecydowana większa część, będzie trzeba niestety wydać, wydać, wydać hajsik. I tak samo mi ktoś pisał, jeżeli on może dzięki Game Passowi część gier ograć i nie musi na nie wydawać 300 zł, to dzięki temu stać go na więcej gier i na grę, którą chce, a której nie ma w Game Passie, może sobie pozwolić. Też spójrzcie, kochani, w tą stronę. I na koniec jeszcze tego filmiku, słuchajcie, przelecimy sobie. Pokaż wszystko, ostatnio dodane to. Może wam nie będę pokazywał, bo to będzie i tak wszystko, w pokaż wszystko. Słuchajcie, postaram się Wam teraz taką listę polecić gier. Bo to wszyscy mówią, że w Game Passie nie ma w co grać. No to zobaczmy faktycznie, czy nie ma w co grać w Game Passie. Ja już mam przynajmniej tak. Apple Tail Requiem. Ograłbym, na pewno. Polecam też sprawdzić Wam Requiem, a Plug, Tame, Requiem, Poprawcie mnie. A Way Out, warto grać. Ktoś lubi strategię Age of Empires, 2. Słuchajcie, może zrobię tak, żeby mi było wygodniej i żebym się nie krzywił, o, teraz jest mi wygodniej. Alicia, no to stara gierka, ale też jak ktoś nie grał, to fajnie. Aragami dwójkę wam polecam. Assassiny wam polecam. Atomic Harta, Ja jeszcze nie grałem. Możecie sobie zagrać, sprawdzić jak coś chce. E, Batmanik do ogrania. Wszystkie Battlefieldy. łącznie z najnowszym. E, tu, 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 Battletoads'y też warto zagrać. Black'a możecie sobie przypomnieć, pyknąć. Portala dwójeczkę. Bernauta City Skylines. Conan. Commando z Clackdown 3, Crusade Kings 2, e, kryzysy są sześciutkie, słuchajcie. Dante Inferno, Dead Cell na pewno, Dead Space, Dead Loop, Dead Door. E, tu, 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 co my tu jeszcze mamy? Dirt, możecie sobie grać. wszystkie Dishonored, oczywiście polecam. Koniecznie sprawdźcie Dishonored. Dumy, można sobie wszystkie ograć. Dragon's Age, można sobie wszystkie ograć. Age of Eternity. Requiem chyba jest, no wszystkie followy słuchajcie, możecie Fable sobie, możecie ograć Far Cry'a, teraz dostał aktualizację e, można sobie ograć Fifeczki starsze sobie, można ograć Forze wszystkie wiadomo, można ograć całą kolekcję Gearsów, Gangbicy e, Eye, można ograć, Grida można ograć Halosiki wszystkie oczywiście można ograć, Jiltedjir teraz wyszedł, Granded wyszedł Halo, High on Life, High Firas, Hellblade jedyneczka Hello Knight, eh, Hollow Knight, Hollow Knight, przepraszam, nie Hollow, tylko Hollow Knight, eh, House Flipper, It Takes Two, Injustice, Jojo Bizarre, Skywalker Saga Lego, mm, to, to, to NFL, to tam jak, jak, jak uważacie? Wszystkie Mass efekty, łącznie z tym Legendary Edition. Można sobie pyknąć, można sobie pyknąć słuchajcie, Flying Simulator, Minecrafta. Mirror Edge, No teraz mamy tego The Show Baseball U nas niszowy sprzęt to, Niszowy sport on Was Monster Hunter Rise Mortal Share, Mortal Kombat To też fajny ten Moon Cars Need for Speed NBA Super Ninja Gaidena kolekcyjkę Nino Kuni Można sobie cały zagrać No Man's Sky'a sobie można pyknąć. Dwie części Ori, Outriders'ów, Overcook'a można sobie pyknąć. Teraz Persony łącznie z piątką. Eee, tu, tu co my mamy? Plancy, Prey'a oczywiście można. Quay'a, Quantum Break, Psychonauts, jedynka, dwójka. Rage'a, jedynkę, 2 można sobie słuchajcie ograć. Ricora, można sobie ograć. Scorna, Raisa, Sea of Thieves, Shreds'a. Shadow Warriora trójeczkę, Sirius Sama, Cywilizacje, Skate'y, Slim Rangera 2 Sniper Elite 5, Somerville, SSX, Star Wars Jedi, Sunset Overdrive, Tell Me Why, Tetris Effect, Morrowinda, Tale, The Ancient, Skyrimy, Evil Within, The Gang The Outer Worlds, Jakuzy wszystkie, albo zdecydowana większość. No i słuchajcie, no jest tych tytułów naprawdę tutaj masa i wątpię, żeby ktoś nie znalazł czegoś dla siebie. Jest też właśnie fajnie ta opcja chmurki. Można sobie zanim ściągniemy, można zagrać Vampire Survival, Valheim, Wastelandy, Unravel, Wolfenstein, y Watch Dogs, Wulong. no mówię, Jakuzy wszystkie. Naprawdę nie wierzę, że ktoś tutaj nie znajdzie czegoś dla siebie. Gier jest masa, non-stop się nowe pojawiają. Właśnie niedługo Ghostride Stride 12.04. Teraz deszą Nino Kuni, Jill Tiger, Valheimen, będzie Redfall, Minecraft, na pewno będzie, słuchajcie, Starfield. No jest tego trochę. Także nie taki ten zły Game Pass, jak go tam ludzie w internecie piszą. Obawiać się. Zawsze nowego człowiek się obawia. Tutaj też nie wiemy, jak to się skończy. Ale szczerze wątpię, żeby tu mieli jakiś kategoryczny błąd znowu popełnić. Aczkolwiek wszystko się może zdarzyć. Ja dalej będę powtarzał. Looking forward. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwija. Na razie nie dają e, w żaden sposób. Mi Microsoft nie daje dawać, nie dawać, nie daje mi powodów do zmartwienia. O, może tak. Pewnie, ja że zawsze Ktoś zaraz tam w komentarzu napiszę. No ale to, tam, to to wam to. Okej, okay, takie masz zdanie. Rozumiem. Ja mam takie zdanie. Uszanuj, nie jesteśmy znawcami, nie jesteśmy analitykami. Więc to są nasze domysły, przypuszczenia. I tak pokrótko, to jest po prostu nasze zdanie. Zawsze te zdanie moje. Staram się wam jakoś rozsądnie, jakichś argumentów użyć. Zapraszam oczywiście do dyskusji, do rozmowy w komentarzach. To wszystko, kochani. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Ja z Game Passa korzystam. Będę korzystał. I niedługo teraz po przejęciu Activision Blizzard zobaczymy, co ciekawego Microsoft wrzuci do tej usługi. To wszystko, kochani. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.